pierwszym działaczem okrągłej ziemi na polskich terenach był pewien uczony z Torunia. Wtedy ludzie przejrzeli to, że jego teoria nie jest zgodna z prawdą. I udowodnili to przez powoływanie się na opinie wysoko wykształconych i postawionych duchownych. Niestety, po latach wraca do nas ta nieprawdziwa teoria, rozpowszechniana przez osoby niesprzyjające wierze i miłości. Człowiek, o którym teraz myślę, to Skyfan. Nagrał 178,28 minuty materiału, gdzie próbował w niby naukowy sposób udowodnić, że nasza planeta to nie jest płaski placek, tylko jakaś elipsoida. Ludzie naturalnie nie uwierzyli w te kłamstwa, dlatego szefostwo organizacji Okrągłej Ziemi postanowiło wysłać jeszcze jedną osobę, która się cieszy ogromnym szacunkiem i poparciem społecznym, a mianowicie jednego z szefów grupy, który na swoim materiale obrażał ludzi, którzy poznali prawdę. Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka, możecie kliknąć w dwie poprzednie części, które właśnie Wam wyświetliłem. Mam nadzieję, że zrozumieliście ten żart i do zobaczenia, cześć, no i pa, pa.